Cześć, zapraszam na kolejny podcast. W moim wykonaniu bardzo nietypowy jest i w zasadzie spontaniczny jak każdy inny, ale w tym zaczynam i kończę takim tonowaniem, czyli śpiewaniem energetycznym. Właściwie to nagrałem to tonowanie i z niego w końcu wyłoniły się słowa, wyłoniło się to, co powiedziałem w języku ludzkim, ale w samym tonowaniu już jest zawarta cała energia tego, co tutaj chcę przekazać, co właściwie moja dusza poprzez mnie jako instrument tutaj przekazuje. Także weź głęboki oddech, mój przyjacielu, przyjaciółko, odpręż się i płyń z tym pięknym doświadczeniem. Pozdrawiam serdecznie. Obi-an. Głęboki oddech z tym. O tak. Co liczy się w życiu? Co jest ważne w życiu? Dla mnie. Dlaczego tu jestem? Dlaczego w ogóle jestem tą istotą ludzką i żyję? Uważam, że jest to najważniejsze pytanie, jakie sobie można zadać i podstawowe pytanie, które powinno się zadawać małym dzieciom, gdy już tylko zaczną rozumieć język i zaczną myśleć racjonalnie, logicznie, czyli pewnie jakieś 2-3 latka,
To już jest ten moment, żeby zacząć dziecku to pytanie zadawać. Dlaczego tu jesteś? A może nawet i wcześniej. Nawet kiedy jeszcze nie potrafi odpowiedzieć, albo może nawet nie potrafi zrozumieć mentalnie, co mówimy do niego, niej. Ale ono już czuje. Dusza już jest w biologii. I patrząc w oczy małego dziecka, możesz zapytać, powiedzieć: cześć, jak wspaniale cię widzieć, jak się cieszę, że tu jesteś. Dlaczego tu jesteś? Dlaczego wybrałeś tu być ze mną w tym czasie? Przepiękne pytanie, ponieważ to jest pytanie, które trafia do rdzenia, do duszy, ponieważ każde istnienie ma swój wielki sens. Każdy człowiek narodził się tutaj, ponieważ dusza tego człowieka, prawdziwa boska istota, gdzieś w innych wymiarach, w wymiarach najwyższych, ma w sobie pasję, sens tego, dlaczego chce być człowiekiem. Czego chce doświadczyć, co odkryć, jak wzbogacić siebie i wzbogacić też cały świat przez to, całą ludzkość. Bycie człowiekiem to wspaniały dar. Trudny czasami dar, oczywiście, ale wspaniały dar. Dlatego właśnie ja jestem doktor Shadar. Świadomie. Ponieważ wiem, dlaczego tu jestem. Jestem Łukasz Sałek. Takie imię nadali mi rodzice, takie mi dali nazwisko moi przodkowie. Jest to częścią mnie, mojej tożsamości. Lecz w rzeczywistości jestem tym, co jest poza tożsamością. I każdy jest. Jestem niewysławialną, wspaniałą istotą. Tak wielką, że odczuwanie w sobie światła tego, kim jestem, sprawia, że moje ciało i umysł, moje ludzkie ja, wchodzą w stan błogiego, cudownego istnienia. Wszystko się we mnie regeneruje, oczyszcza, kalibruje. Zaczynam wibrować złotym światłem. Jest to niesamowite. I z oczu płyną często łzy, gdy na twarzy jest uśmiech. Bo to jest tak, tak, tak wspaniałe. Oj tak. Jest to orgazm. Nawet słowo orgazm tutaj nie jest odpowiednie, bo to, jak ludzie doświadczają orgazmu, to jak ja doświadczyłem orgazmu wiele razy, było tylko namiastką tego właśnie uczucia, że jam jest. Że jestem, który jestem. Że jestem nieskończony, piękny, poza wszystkim. Tak bardzo wielki. Jest to uczucie niesamowicie spełniające. Czując to, nic nie ma znaczenia. A jednocześnie czujesz, jak wszystko ma wielkie znaczenie. Wielki sens. Jak nic nie jest przypadkowe. Jak ludzie, z którymi jesteś w życiu, są tobą, są dla ciebie, z wielkiej miłości. Jak cały świat wokół ciebie jest tutaj, ponieważ ciebie kocha.
i celebruje Twoje istnienie. A Ty wtedy czujesz tą samą miłość. Tak wielką miłość. I samo to jest już spełnieniem i odpowiedzią na pytanie, dlaczego tutaj jesteś. Właśnie dlatego, żeby być tym światłem, tą majestatyczną, prostą, słodką, jakże czułą i ciepłą, silną, mocną, ale też delikatną i wrażliwą obecnością. Nic innego nie ma znaczenia. To jest cały sens. Cudowny, piękny, wspaniały sens. Pamiętam, jak zaczynałem swoją podróż duchowości, można powiedzieć. Pamiętam moją pierwszą medytację. Nigdy jej nie zapomnę. Była to medytacja, w której jakby siedziałem po turecku, tak, zamknąłem oczy, usiadłem z wyprostowanymi plecami i położyłem sobie dłonie na kolanach i mówię: Jezu Chryste, w moim sercu płoń swoją miłością we mnie. Jezu Chryste, w moim sercu płoń miłością we mnie. I to było tak przejmujące doświadczenie. Naprawdę to poczułem. Chyba po raz pierwszy w życiu możliwe poczułem światło w taki sposób, że nie dało się tego kwestionować. Że było to wyjątkowe. Oczywiście wciąż jeszcze byłem połączony z kościołem chrześcijańskim, więc zacząłem od czegoś, co wydawało mi się bezpieczne. Czyli od tego, że Jezus Chrystus nie jest gdzieś tam w kościele, czy na krzyżu, czy w niebie, czy gdzieś w innych wymiarach. Teraz się mówi w innych wymiarach zamiast w niebie, tak? Ale że właśnie ta jedna prosta idea, że jest w moim sercu, że jestem godzien tej miłości, tej obecności. I naprawdę to poczułem. I dzięki temu, że to poczułem, wiedziałem, że jestem na dobrej drodze. Wiedziałem, że mam iść dalej właśnie w tym kierunku, w kierunku medytacji, w kierunku odnalezienia wewnątrz siebie tego czegoś. No, to było tak wiele lat temu. Jakże się wiele wydarzyło od tamtego czasu. Jakże ten świat duchowy okazał się złożony, skomplikowany. Nie miałem wtedy o tym pojęcia. Nie miałem pojęcia, ile tego wszystkiego istnieje. Nie miałem pojęcia, że jest tylu nauczycieli, duchowych ścieżek. Ja po prostu chciałem doświadczać miłości Boga we mnie i działać z tą miłością wokół, w moim życiu. Miałem w sobie tak proste pragnienie. Najprostsze. Chciałem odnaleźć Boga i Nim żyć. Po prostu. I wciąż tak jest. Przeszedłem tak wiele różnych meandrów, sprawdziłem tak wiele różnych ścieżek, a i tak
Na końcu tej podróży powróciłem do jej początku, jak w Alfa i Omega. Ja jestem Alfą i Omegą. To oznaczają te słowa. Między Alfą i Omegą jest cały alfabet. Jest mnóstwo różnych doświadczeń, aspektów czy ekspresji siebie samego i jak to się przejawia potem w świecie wokół. Ale koniec końców Alfa i Omega. Początek i koniec. Są tym samym. To jest jedna litera. Naprawdę tak jest. To jest zamknięcie kręgu suwerenności, prostota. Słodka prostota tego, że ja istnieję. Ja jestem miłością w działaniu. Naprawdę jestem. Jakże proste. Nic więcej nie potrzebuję wiedzieć. Nic więcej nie muszę robić. To jest to. To jest ten klucz. To jest ten ostateczny klucz do tego zamka, drzwi szczęścia, spełnienia. Dlaczego tu jestem? Aby być tym smokiem, który sam zjada swój ogon. Jak to się przedstawia w jakichś tam wschodnich filozofiach. Filozofia. Kocham filozofię, tak. Ja po prostu nie neguję niczego. Każdy człowiek jest unikalny. Ludzie mają doświadczenia mistyczne i z nich potem, próbując się nimi podzielić jakoś, czy przekazać innym tą energię, tworzą w jakiś sposób mentalnych koncepcji, żeby komuś dać punkt startowy, tak? Tak samo jak ktoś stworzył koncepcję, że Chrystus nie jest w kościele na ołtarzu, tylko w moim sercu i mogę się z nim połączyć. To była koncepcja, którą gdzieś przeczytałem nawet, już nie wiem, nie pamiętam gdzie to było, tak? Że Bóg jest wewnątrz. Gdzie było najpierw, bo tego jest dużo. Ale to odmieniło wszystko dla mnie. Jedna idea i doświadczenie, które potem z tej idei sobie dałem. Nie trzymałem tej idei tylko w swoim umyśle, próbując siebie w jakiś sposób do niej mentalnie dostroić, tylko dałem jej szansę, aby weszła w moje doświadczenie, aby zakiełkowało ziarno tej idei we mnie. I wiem, że jest to prawdziwa idea, bo jej doświadczyłem. Doświadczam jej. Doświadczam jej cały czas. Od 20 iluś lat. Oczywiście chwilami gubię to uczucie. Wpadam w te pola chwastów, tak? Bo umysł jest bardzo podatny na wpływy z zewnątrz. Ale i tak koniec końców powracam właśnie do tej prostoty. Do tego, że jam jest obecnością mistrzowską, która działa tutaj. Jam jest obecnością miłości Boga czy bogini, boskiego źródła, światłem, które jest nadświetlne, które jest pierwotne, jest fundamentem całego świata, wszechświata. I więcej. To ja jestem twórcą mojej rzeczywistości. Jakie to proste. Aż chyba nie chcę nic więcej mówić. Naprawdę. Po prostu. Tak po prostu. Jam jest. Jam jest.
Jest w tym spokój. Jest w tym głęboki oddech do brzuszka. Radość. Taka spokojna kompletność, która jednak wcale nie sprawia, że stajesz się pasywny czy bierny, lecz w pewnym momencie ta kompletność jakby rozpala w sobie pragnienie ekspresji. Nie żeby coś osiągnąć, czy stać się kimś innym, czy coś komuś udowodnić, zaimponować, nawet samemu sobie nie. Ale tak po prostu, bo energia chce płynąć. Ona po prostu taka jest. Taka jest natura istnienia, życia. Jest chwila kompasji, wiekuistości, bezpieczeństwa, rzec można, czy poczucia takiego kompletnego zaufania do siebie. Niektórzy mówią na to wiedzenie, czy wewnętrzna wiedza, że jesteś nieśmiertelny, że nic złego się nie może stać, że cokolwiek by się nie stało, to i tak wszystko będzie dobrze. Nie ma złych doświadczeń, nie ma dobrych doświadczeń. Są po prostu doświadczenia. I jest pasja, aby tworzyć nowe doświadczenia, aby być tym jam jest z jeszcze nową nutką kolejną, o jeszcze troszkę bardziej wysublimowanym smaku, którego wcześniej nie znałem. Ta redefinicja siebie w tym, poprzez tą nową ekspresję, bez kontroli. Nie powtarzanie czegoś, co już było, lecz nowy kolor. Światło, które jest jeszcze bogatsze i jeszcze bardziej unikalne. Pokazuje ci, że jesteś jeszcze więcej niż wcześniej sobie zdawałeś sprawę. To jest święte misterium. To jest naprawdę... Tak, to jest naprawdę. Dlaczego tu jesteś? Właśnie tak. To jest naprawdę, dlaczego tu jesteś. Tu ja jestem. Aby odkrywać swoją pełnię, wyrażać swoją pasję istnienia, pasję bycia coraz bardziej i doświadczać jej konsekwencji. Ponieważ kiedy ja robię ekspresję, to ta energia emanuje ze mnie i odbija się od wszystkiego. Wraca do mnie, dając mi doświadczenia. Nowe doświadczenia. Piękny mechanizm. Naprawdę piękny mechanizm. Tak. Głęboki oddech z tym. O tak. Dziękuję serdecznie za uwagę. Drogi mistrzu, droga mistrzyni, drogi Boże, bogini, drogi mój przyjacielu, ludzka istoto, dziękuję, że jesteś tutaj i że świecisz światłem, ponieważ to ma wielkie znaczenie. Dziękuję. Kłaniam się nisko.
i powstaję dumnie. Doktor Shadar. Cześć. Uru he, uru he, uru he, uru he.